Smoke on the Water rozpoczął się noworoczny koncert z okazji 20-lecia działalności Miejskiej Orkiestry Dętej w Lubawie. Dobry wieczór Państwu. Orkiestrą będzie dyrygował pan Mateusz Raczyński do końca tego koncertu. A soliści w utworze z repertuaru Deep Purple to Sławek Kasprzycki gitara i Krzysztof Ostrocki trąbka. Korzystając z tej okazji, że to jest wielka uroczystość, 20-lecie działalności, chciałbym przywitać zaproszonych gości. Witam pana burmistrza miasta Lubawy, pana Macieja Radkę. Zastępcę burmistrza pana Stanisława Kieruzela. Sekretarza miasta panią Katarzynę Żuchowską. Wszystkich radnych naszego miasta i tutaj gromkie brawa, bo ich z wielu nie będę wymieniał wszystkich. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie, pana Zenona Paprockiego. Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, też można. Lubawskich przedsiębiorców i osoby wspierające orkiestrę, to są bardzo ważne osoby, drodzy Państwo. Delegacje orkiestry Skurzętnika na czele z panem kapelmistrzem Mariuszem Brzezickim. Rodziców oraz wszystkich członków orkiestry, kadrę instruktorską oraz serdecznie witam Państwa. Dobry wieczór jeszcze raz. To koncert i to jest rzecz najważniejsza. I usłyszycie Państwo trzy utwory. Happy z repertuaru Pharrella Williamsa w aranżacji Michaela Sweeneya, oczywiście tancerki. Zacznij od Bacha, to będzie drugi utwór z repertuaru pana Wodeckiego. Partie solowe na instrumentach wykonają Krzysztof Ostrowski na trąbce i Artur Ostrowski na puzonie w towarzystwie wokalistów, którzy się pokażą, a wymienię je w następnej kolejności. I utwór Amaran Jacob de Haan. Jak zwykle życzę wszystkim przyjemnej zabawy i miłego słuchania.
Drodzy Państwo, z dniem 1 lutego roku 2000 powołano Orkiestrę Dentą, której pierwszym kapelmistrzem był pan Stefan Raczyński. Dzięki jego pracy Lubawska Orkiestra
przeżyła wielki rozwój. Jego starania przyczyniły się do pozyskania środków na zakup instrumentów. W tym okresie muzycy zagrali kilkaset koncertów, a sama orkiestra wzięła udział w wielu festiwalach, zdobywając swoje pierwsze sukcesy. Do dnia dzisiejszego, drodzy Państwo, właśnie pan Stefan Raczyński pozostaje dobrym, a zarazem wiernym duchem orkiestry. W dalszej części koncertu usłyszycie Państwo dwa utwory. The Lion Sleep Tonight w aranżacji Donalda Furlando i tutaj zatańczą tancerki oraz Sex Bombs w aranżacji Donalda, również Furlando. We'll be right back.
W międzyczasie mieliście Państwo okazję zobaczyć fotografie pochodzące z 20 lat życia orkiestry. Oczywiście one były niechronologicznie ułożone, specjalnie zresztą. Drodzy Państwo, za chwilę zobaczycie i usłyszycie gości dzisiejszego koncertu. Downtown Brass to wyjątkowe połączenie nowoczesności i tradycji. Różnorodność stylistyczna formacji wynika z wieloletniej inspiracji ulicznymi zespołami Nowego Orleanu oraz współcześnie działających brass bandami z całego świata. Downtown Brass w oryginalny sposób łączy blask instrumentów dętych z energetyczną mieszanką rytmów perkusyjnych. Autorskie aranżacje muzyki popularnej i rozrywkowej, czyli jazzowej, znakomicie współgrają z bogatym oraz nietypowymi instrumentami, co w efekcie powinno porywać publiczność. To właśnie z inicjatywy, ja za chwilę zresztą przedstawię cały zespół, pana Radosława Kuleszy powstał zespół w Gdańsku. Poza tym pan Radosław jest nauczycielem trąbki w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Nowym Mieście. A oto skład zespołu. Poproszę wszystkich tutaj do mnie. Trąbki. Pan Krzysztof Ostrowski i Radosław Kulesza. Puzony. Pan Mateusz Zielkę i Artur Ostrowski. Tuba. Maciej Wielochowski i perkusja Nikodem Wojtkiewicz. A usłyszycie Państwo następujące utwory. Stand By Me, opracowanie Maciej Stomski, Englishman w opracowaniu Szymona Lipińskiego, Crazy in Love w opracowaniu Szymona Kowalika i Hello z repertuaru Adele na podstawie aranżacji Lucky Chopsa w opracowaniu Szymana Kowalika. Jak zwykle życzę przyjemnego odbioru. Thank you.
Thank you.
Drodzy Państwo, tak się grało w Nowym Orleanie, ale też i w Lubawie. Downtown Brass. Drodzy Państwo, najważniejsze wydarzenia z ostatnich lat to trzecie miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Bułgarii w roku 2016. Mówił mi pan Mateusz, dyrygent, że było tam dużo, bardzo dużo orkiestr, ponad 120 i oni zajęli trzecie miejsce. Dwukrotnie zdobyła drugą nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Lubawie w latach 2016 i 2017. Udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Świeciu w towarzystwie grupy Babel, która współpracuje z takimi artystami jak Luke Grubson, Kaja Bowska. Koncert podczas festiwalu muzycznego w Lubawie w 2019 roku w towarzystwie takich artystów jak Mirosław Baka, Tomasz Glanz, Benedykt Frąckiewicz czy Anthony Floyd. Bardzo ważne miejsce w życiu orkiestry zajmuje edukacja, drodzy Państwo, zarówno dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej, udział w konferencjach międzynarodowych, kursach mistrzowskich z takimi artystami jak Charlie Green, Marcin Gawdzis, Marco Pierobon, Tamira Akta, Fabio Brum, Jakub Urbańczyk, Mirosław Hilmanowicz i wielu innych. To nieodłączny element życia naszej orkiestry. Przepraszam, że będę jeszcze zajmował troszeczkę czasu Państwu, ale wpłynął list przed chwileczką do mnie z prośbą,
żebym jeszcze odczytał, zanim orkiestra zacznie grać. Właśnie mamy chwileczkę przerwy. Orkiestra chciałaby podziękować kapelmistrzowi, panu Mateuszowi Raczyńskiemu, za trud włożony w całokształt orkiestry, za próby przed tym ważnym koncertem, który mają państwo przyjemność słuchać, ja też z dużą przyjemnością. Było wiele różnych koncertów, przed którymi kapelmistrz poświęcał swój cenny czas na siedzenie z muzykami i przygotowanie ich, aby wszystko brzmiało jak powinno. Nie zawsze jest kolorowo. Orkiestra chciałaby przeprosić za wszelkie złości i że nie w każdym momencie można było się dogadywać, ale trzeba pamiętać, że po burzy zawsze jest słońce. Jeszcze raz z całego serca przepraszamy i dziękujemy. Jakie to miłe, prawda? To wszystko odbywało się poza scenariuszem. Jak już jestem poza scenariuszem, to chciałbym powiedzieć, że państwo macie przyjemność bezpłatnie słuchać tej orkiestry, a za Atlantykiem odbywają się wręczenie nagród oscarowych i tam wejście kosztuje dla pary 104 tysiące dolarów. Ale to tak na marginesie, drodzy państwo. You Shock Me All Night Long, aranżacja Waldemar Nowakowski i tutaj zatańczą tancerki oraz grupa wokalna. Sławek Kasprzycki zagra na gitarze. Następnym utworem będzie Uptown Funk z repertuaru Marka Robsona i Bruno Marsa w aranżacji Jaya Bukaka plus tancerki. I ostatnim utworem będzie Shut Up and Dance w aranżacji Waldemara Nowakowskiego. Tancerki i wokaliści wystąpią. I to będzie już ostatni punkt programu, czyli 9 utworów. Ja jeszcze się z państwem nie żegnam, ale to celowo robię, życząc przyjemnego odbioru.
again.